Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witam was w kolejnym odcinku Mieszczucha. Chciałoby się powiedzieć mojej solowej serii na kanale Farming Simulator 19, no ale no dzisiaj tak nie do końca solo, ponieważ jest ze mną dzisiaj pierwszy gość z listy gości, którzy do mnie się zgłosili, a jest nim Rawas, czyli po prostu Rafał. Witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie serdecznie i twoich widzów również. No, bardzo fajnie. Słuchajcie, kochani, zaraz oczywiście tutaj Rafał się przedstawi, powie skąd jest, czym się zajmuje, bo generalnie patrzcie, założenie jest takie, że ja raczej preferuję, jeżeli chodzi o rozgrywkę multi z gośćmi, będę preferował model socjalny tak zwany, czyli po prostu sobie tam powiedzmy jakoś na pewne tematy rozmawiamy. Temat może jakiś wyniknie, może po prostu będziemy rozmawiać na temat samej anatomii gry, co nas denerwuje, chociaż tego to ostatnio jest aż za dużo, bo tutaj zostawmy to. To już wszyscy powiedzieli wszystko na ten temat. Nie ma co rozdrapywać. Dokładnie, nie ma co rozdrapywać, nie ma co kopać leżącego, chociaż powiem wam szczerze, że dzięki Riotowi tak naprawdę ten trup troszeczkę tak ruszył. Takie pośmiertne jeszcze podrygi tej gry, bo mapka jest naprawdę rewelacyjna. I gdyby nie ta mapa, to nie wiem tak naprawdę jak daleko zaszłaby seria, czy u sąsiadów, czyli u wujka, czy u mnie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kochani, jak widzicie, z poprzedniego odcinka ja wam powiedziałem, dlaczego nie widzieliście, skąd tutaj są te koniki, skąd je mam, jakie kupiłem, no bo ponieważ ten odcinek nagrał się kompletnie bezsensownie, jeżeli chodzi o jakość, o wydajność. Ja to wspominałem wam o tym w poprzednim odcinku, także no tutaj nie będę się na nowo, że tak powiem, denerwował z tego tematu. Wyjechaliśmy sobie tutaj z Rafałem do lasu po prostu wybiegać te koniki, aby były zadowolone, zaczerpnęły troszeczkę świeżego powietrza na łonie natury, w obecności fauny i flory. I teraz wracamy sobie na gospodarkę i już wam mówię, jaki jest plan. Plan, kochani, jest taki, że są takie sobie trzy pola. Ja je też pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Pole numer 26, pole numer 28 i pole numer 30. I te trzy pola należy połączyć w jedno. I teraz czekaj, bo ja tak patrzę, gdzie ja zajechałem. Na tartak. Dobra, bo ja sobie otworzyłem mapę, wiesz, i jadę przed siebie. Dobra, no to pojedziemy sobie asfaltem. O, inną drogą troszeczkę. No i słuchajcie, Rafał dzisiaj zajmie się właśnie, oj, nie tędy. A może być tędy, przez krzoki, czemu by nie? Ło cholera, ale poszedł przez kłody. Dobrze, na pewno cztery ma. Tak, na cztery kopyta. Ale te konie oni by mogli jeszcze dopracować, tak ci powiem, wiesz? Bo tak one dziwne kolizje mają momentami z otoczeniem. No ale dobra, mniejsza z tym. I słuchajcie. Śmieszne, jak one pod pionową strzelę wchodzą w ogóle. Tak. Oj, proszę, i prosto w brzozę. A pamiętajmy, że brzozy to niebezpieczne drzewa. Dobra. Kochani, pole numer 26, no jasny gwint, zaklinowałem się. Pole numer 26, 28 oraz 30 będzie jednym polem. Tam jest taki myk, że trzeba będzie te trzy pola orać po prostu na trybie zakładania nowych pól, ponieważ tam między nimi jest jeszcze miejscami miedza. Ja na tej miedzy musiałem zrobić konkretną wycinkę drzew, no bo wiadomo, między polami na miedzach stały drzewka. Na polu numer 26, przepraszam, rosły ziemniaki, które generalnie mnie mało interesują. A na polu numer 28 rosła kukurydza. I słuchajcie, drzewka leciały w pewnym momencie w taki sposób, że one spadały mi na tą kukurydzę i ciężko było je widzieć, dlatego ja musiałem sobie malowaniem terenu wywalić, no nie w tą stronę jadę. Musiałem sobie to malowaniem terenu wywalić kawałek tej kukurydzy, żeby widzieć po prostu, gdzie te drzewa się znajdują, gdzie te zręby leżą tam, żeby potem nie było, że będę kosił sobie tą kukurydzę i co, i mi wpadnie w motowidła jakiś kawałek drzewa, nie? Dlatego tam trzeba będzie orać, już ci to mówię od razu, Rafał, na włączonym zakładaniu pól. Okay. Bo tam, gdzie ta gleba jest pomalowana na takie błoto, zresztą będziesz to widział, no to niestety normalnym trybem tego się nie przeorze. To trzeba właśnie na tym zakładaniu pojechać. Tak jest. I teraz sytuacja jest taka, że Rafał dostanie tutaj ode mnie nówkę sztukę, wypożyczony świeżo ze sklepu tuż przed nagraniem ciągniczek. No, Karino, ty się uspokój, ale narwany ten koń, no ja nie wiem. Dobra, stój. Prrr. To się zablokowało. O, dobra. No tutaj, wiesz co, bo to jest ten padok z modyfikacji, on jest taki właśnie dziwny momentami i ja zauważyłem, że jak jestem też
No widzisz. Jestem też wewnątrz, to klatkaż całej gry mi praktycznie spada do 40. Więc tutaj jest coś z optymalizacją. Łohoho. No, spróbuj jeszcze trochę na wstecznym może. Na wstecznym nie chcę iść w ogóle. A do przodu? Oj, coś się przyblokowało. A spróbuj z niego zejść teraz. O, no i się, już się konik prosto do koryta nam pojawił. I teraz tak, po przejazdce trzeba sobie tutaj je wyszorować, te konie, lewym przyciskiem myszy. Trwa to dosłownie sekund 5. No ten, widzę, Iza jest czysta. Karino był trochę brudny. No dobra, w porządku. Dobra, Rafale, zapraszam cię na gospodarkę. Wsiądziemy, no ta, ten płot jest... O, udało się. Wsiądziemy do maszyn i zaczniemy oczywiście tutaj naszą dyskusję. Proszę bardzo, tutaj stoi Fend. O, no posłuchaj. Tak, wypożyczony. Jeszcze nie kupowałem, chociaż byłoby mnie stać na tego Fenda, tylko że ja celuję w klasa 900. Ja chcę duży ciągnik jako drugi, jako główny. Wtedy ten mój case czerwony będzie pomocniczym ciągnikiem. Ja już to też wam oczywiście wspominałem. Nie obchodzi mnie to, że to będzie za duży ciągnik. Ja chcę klasa 900 i... Reszta mnie nie obchodzi. Dobrze, Rafale, udaj się teraz na pole numer 30. Tam zauważysz żółtą kropkę, to jest pług. I ten pług już jest położony w takim miejscu, w jakim on. Jakim tam po prostu zaczniesz sobie orać, nie? Tylko. Chcesz połączyć 26, 28, 30, tak? Tak, dokładnie. I z taką uwagą, że pole numer 31 to jest łąka. I ona ma, jest przerobiona na łąkę i ona ma zostać łąką, nie? Więc tam, żebyś się nie zapędził po prostu. Dobra, ja ją zostawię. Zresztą tam są poprzeczniaki porobione, to będziesz widział, no. No spoko, to bierzemy się do roboty. To okej, okay. A ja wsiadam do Kejsika, do mojego tutaj, on już ma... Ojeju, jak ja patrzę na te motogodziny, to aż serce rośnie, bo tyle motogodzin, słuchajcie, przebieg nie jest kręcony tych motogodzin, także wiecie. To jest wszystko uczciwie. Ani w górę, ani w dół. Nic tutaj nie jest kręcone. Dobra, ja sobie tylko tutaj free tracka teraz. Tak, okej, okay, dobrze. W porządku. Rafale, napisałeś mi w zgłoszeniu, że zrobisz ze mnie burmistrza. No, dokładnie, dokładnie. Sołtysa, tylko jest jeden mały problem. No. Ja nawet nie jestem sołtysem. Ostatnio, słuchaj, z Jackiem odkryliśmy, że tabliczka sołtys jest tylko na domku wujka. I na domku Jacka, a wydaje mi się, że to dlatego, że na tej mapce są dwa miasteczka, jest Lubelska i jest Kolonia Lubelska i podejrzewam, że po jednej gospodarce w każdym z tych miasteczek jest po prostu sołtys. Więc najpierw będziesz musiał mnie zrobić sołtysem, słuchaj, a dopiero później będziemy rozmawiać na temat ewentualnej propozycji zostania burmistrzem, czy tam bardziej wójtem może w tej gminie. Oto wszystko kwestia do gadania, wszystko da. No, rzeczywiście, no słuchaj, ja nie wiem jak ty to zrobisz, ale no trzymam cię za słowo. Tutaj też, słuchajcie, ja tak powiedziałem Rafałowi, że tu pojedzie on orać sobie pola, łączyć moje pola z pługiem i a napisał mi też w zgłoszeniu, że on jak coś to może cały odcinek orać. No to słuchajcie, no wykorzystałem to. Chociaż nie, no tak naprawdę to tam dużo nie zostało tej orki, bo ja już to zacząłem wcześniej robić. I momencik, ja muszę sobie tutaj zmienić nasiona, bo ja zabrałem się za siewy pola numer 10 i ja tu potrzebuję zasiać owies, bo konie nawet dwa jedzą całkiem dużo owsa, chyba 4 tony na dwa konie owsa idzie, no grubo, grubo, naprawdę ciężkie zawodniki z nich będą. Dobra. I okej, okay. Rafał już pojechał sobie tam oczywiście do na miejsce pracy, ja również, no i słuchajcie, no, robota się musi robić, no nie ma co. Rafale, skąd mówisz, skąd jesteś, skąd pochodzisz, skąd cię słyszę? Słyszymy. Mieszkam w centralnej Polsce, dokładnie z Łodzi. Pracuję jako magazynier. No i w tym roku już no, niestety 30 na karku. O, no to, no tak, no słuchaj, no ja już mam 30 za sobą. W tym roku 31 będzie, bo ja jestem 8-8 rocznik, kurde. No, to rok starszy jest. No, powiem ci, że no, ale wiesz co, a powiedz mi, czujesz się na 30 lat? Ja to się nawet na 18 nie czuję. Dokładnie, ale powiem ci, że moja dziewczyna ma dokładnie to samo. Ona ma 28 lat i tak ostatnio właśnie rozmawialiśmy, nie? Słuchaj, no, to już jest taki wiek, że nasi rówieśnicy to już, kurde, drugie dziecko mają, nie? I no to tak, jest takie, tak. Kurde, wiesz... Taka norma społeczna, czasami taka nawet presja wręcz społeczna, nie? I te pytania na przykład... Tak, dokładnie. I to pytania takie,
kiedy dziecko, kiedy ślub i tak dalej. Powiem ci, że na przykład pytanie w stylu, czy kiedy planujecie dziecko, no to moim zdaniem na przykład te pytania są delikatnie na miejscu, bo jeżeli byłaby sytuacja, że ktoś się powiedzmy stara, a nie może w tym momencie, no to nie wiem, gdybym był taką osobą w takiej sytuacji, no to byłoby mi przykro w tym momencie, nie? Więc te normy społeczne są takie właśnie czasami dziwne, że to taka jest presja, takie wymuszanie, tak jak mówisz, nie? No ale wracając, no to ja na przykład kompletnie się na 30 lat nie czuję. Ja mam wrażenie, że kiedyś to bardziej ówcześni 20-latkowie się czuli na 30 lat niż ja teraz. Więc wiesz. Ale wiesz, to są inne czasy, nie? Kiedyś tak, były tak. Inne czasy, teraz też są inne. Inaczej wszystko wygląda. No, można tak powiedzieć, że świat się generalnie kurczy, nie? Bo właściwie to już nie czuć takiej odległości, takich dystansów na świecie. Możesz się porozumieć z każdym z drugiego końca świata w przeciągu kilku sekund, nie? I to wszystko tak się na to składa, kurczę, nie? Kiedyś to wiesz. Ludzie byli bardziej cierpliwi, bo musieli być cierpliwi, musieli na wszystko dłużej czekać. A my tak tutaj, wiesz, nie dość, że mamy dużo szybsze czasy obecnie, że ten świat bardziej jeszcze pędzi naprzód, to jeszcze, kurczę, tak jakoś, no właśnie, coraz mniej osób w takim naszym wieku, można powiedzieć, tutaj czuje się jakby właśnie na te takie 30, no bo weź tak stereotypowo 30, nie? No to już jest, wiesz, ustawiony człowiek do końca życia, nie? Dokładnie. To jest takie, kurde, takie aż momentami tak to mi się to przypomina i to tak siada tak na psychice, że mówię, kurde, ja mam 30 na karku, a tak naprawdę co, no, stać mnie co najwyżej na kredyt na mieszkanie i spłacanie go przez nas kolejnych 20 lat i co, i może po 200 latach się będę czuł dorosły, kiedy, nie wiem, spłacę kredyt, no, dziwne czasy mamy. Słuchaj, pracujesz jako magazynier, wspomniałeś, a raczej tak w takim sensie bardziej papierkowym gdzieś na magazynie, czy tak fizycznie? Fizycznie, tam załadunek, rozładunek, przyjęcia. A, no to w temacie można powiedzieć. No, a to na wózek widłowy, czy coś takiego? Tak. No to super. No to super sprawa. Słuchaj, ja swego czasu myślałem właśnie nad... Kurde, ja tu się gubię w tych... myślałem swego czasu nad kursem właśnie, żeby sobie zrobić na wózek widłowy. Bo słyszałem właśnie dużo fajnych opinii na temat zarobków. Powiedz mi, wiesz, nie chcę cię pytać, ile zarabiasz, bo to nie o to chodzi, tylko czy narzekasz, czy nie narzekasz? Nie, narzekać to nie ma co. No. Najważniejsze, że płacą i najważniejsze, że jest ta praca. A to jest prawda. Chociaż no dzisiaj to powiem ci, że tak często też praca szuka człowieka, nie? No zgadza się. No już teraz jest niby mniejszy bezrobocie, ale no. Inaczej się już... To już inaczej podchodzi. Tak, bo jednak dokładnie. Szukasz tej pracy, no i nieraz nie możesz w swojej na przykład zawodzie to znaleźć. No, to jest racja. No, dużo jest też osób, które właśnie na przykład znam nawet osobiście kilka takich osób, które kompletnie nie pracują w zawodzie wyuczonym, a uczyli się tego zawodu grube lata, no bo tutaj powiedzmy jakieś zawodówka, czy jakieś technikum, potem ewentualnie jakaś szkoła powiedzmy wyższa, czy tam powiedzmy taka policealna dalej w tym kierunku i summa summarum okazało się, że na przykład nie warto pracować w tym zawodzie, bo ja mam taki przykład na sobie z technikum. Ja ukończyłem kierunek technik mechanik o specjalizacji aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa. I przez całe 4 lata technikum nam wmawiali, że to jest przyszłość, że takich fachowców się szuka. Oczywiście z myślą głównie nam mówili, że takich fachowców szuka się za granicą. W polskiej szkole polscy nauczyciele mówili, że jedźcie za granicę, takich fachowców tam trzeba. Po czym, kiedy mój rocznik ukończył to technikum, no to kolejny rocznik, który miał przyjść, jakby w sensie kolejna młodzież, która miała przyjść do pierwszej klasy, no to już do tej klasy nie przyszła, ponieważ zdecydowano, że jest to kierunek nierentowny i nie warto w niego inwestować. I zlikwidowano ten kierunek po prostu. A jeszcze kilka miesięcy wcześniej, kiedy odbieraliśmy świadectwa maturalne, mówiono nam, że takich fachowców jak nasz kierunek to potrzeba wszędzie. Ale to podejrzewam, że to była taka gadka szmatka po to, żebyśmy po prostu, żeby nas wypchnąć z tej szkoły, nie? I tak to jest. No bo de facto to powiem ci tak, no słuchaj, aparatura kontrolno-pomiarowa, mechaniczna automatyka przemysłowa, w skrócie po prostu technik automatyk, mechanik automatyk można powiedzieć, no to powiem ci, tu wygląda sprawa tak, że no
Mieliśmy w szkole obrabiarkę numeryczną CNC, ale my kompletnie z niej nie korzystaliśmy, bo ta obrabiarka była kupiona za fundusze unijne dla nowo powstałej klasy zawodowej, jako kierunek operator obrabiarek sterowanych numerycznie. No a technik, mechanik nie mógł z tego korzystać, czyli chłopaki z zawodówki sobie mogli korzystać do woli, a my mechanicy, no czy tam automatycy, nie mogliśmy, nie? I to takie było właśnie, takie to było właśnie bezsensowne. I teraz to właśnie poszło w taką stronę, podejrzewam, że oni to zauważyli i wprowadzili właśnie tą operatora obrabiarek CNC zamiast typowego takiego automatyka, no. No ale no tak jak mówię, no straszny niesmak pozostał. Zresztą ja na temat szkoły też i mojej opinii na temat edukacji wypowiadałem się w jednym z odcinków Gawęd Szarpanych. Tutaj, jeżeli nie zapomnę, to wrzucę tutaj kartę teraz z tym odcinkiem, gdyby ktoś był ciekawy, jakich słów ja i moi koledzy słuchaliśmy ze strony nauczycieli w szkole, to po prostu była masakra. A powiedz mi, przepraszam, Rafale, długo już jesteś na tym magazynie? Oj, będzie z 6 lat. O, 6 lat, no to słuchaj, no ja u siebie, to ja tutaj teraz jestem już 9 rok i to działa na takiej zasadzie, że no tak człowiek się zasiedział, nie? O, bo to co jest takie... zleci nieboganie. Tak, dokładnie, się człowiek zasiedział, powiem ci, bo wiesz, dzisiaj też są takie czasy, raczej bardzo modne jest częste zmienianie pracy, nie, dzisiaj, no w sensie częste, no na przykład znam ludzi, którzy co powiedzmy rok zmieniają pracę albo przez cały czas się tam czegoś nowego dokształcają, uczą i tak naprawdę nigdzie nie zagrzali dłużej miejsca, bo lubią sobie, lubią jak po prostu na tym ich CV... eksperymentować. Tak, dokładnie, jak na tym ich CV przybywa punktów, nie? Gdzie to oni pracowali i tak dalej. No, a poza pracą... Tak, a poza pracą, no to rozumiem tutaj farming, tak? Pewnie też ETS, ATS. No, ATS to może nie, ale ETS bardziej mnie tak ciągnął. Ja tak właśnie się zastanawiam, co jest w tym ATS-ie, że ludzie go tak nie lubią. No, ja powiem ci, że szczerze, ja to mówię teraz z ręką na sercu, że ja rozumiem ETS, te wszystkie promocy, Polandy, fikcyjne Wielkopolski, fikcyjne Polski teraz, Matamet tworzy mapę w skali 1 do 5, jakieś mapy Węgier, kurde, no pierdyliard modyfikacji, te mapy, te detale, wszystko, a jednak powiem ci jakoś, nie wiem dlaczego, naprawdę nie umiem logicznie wyjaśnić, dlaczego do tego ATS-a, generalnie jeśli chodzi o gry, studia SCS, software, ciągnie mnie bardziej, no a z drugiej strony też właśnie nie rozumiem, co w tych grach jest niby takiego złego, że tak, kurczę, gracze raczej omijają ten tytuł. Nie umiem tego, powiem ci, nie wiem, może klimat faktycznie Stanów nie pasuje, bo nie jest taki europejski. No właśnie, chyba to jest właśnie tkwi chyba właśnie w tym. No, no tutaj właśnie. Bardziej masz takie, jakbyś jechał od siebie gdzieś do Niemiec czy gdzieś, to masz takie bardziej klimatyczne, że widzisz to jednak odzwierciedlenie tego. No tak, grasz właściwie tym, co widzisz za oknem, nie? Można dokładnie powiedzieć. No, to jest fakt. Znaczy, ja lubię ETS-a jak najbardziej, tylko na przykład gdybym teraz miał usiąść i by mi ktoś powiedział, no to słuchaj, albo ATS, albo ETS, no to ja bym z milszą chęcią odpalił sobie tego ATS-a. Nie wiem, mam wrażenie, że generalnie ATS graficznie jest jakby zrobiony lepiej. Lepiej zoptymalizowana jest ta gra na full detalach. No, chociaż teraz nie wiem, bo na nowym komputerze jeszcze akurat tych dwóch gier nie testowałem, jak to tam wygląda. No ale jakoś tak, kurczę, i te długie, proste i te ciężarówki jakieś większe, lepsze na mnie wrażenie robią. Powiem ci, że to jest takie właśnie, kurczę, nie wiem, jakaś magia, ale tak dokładnie powiedzieć, dlaczego ETS mniej, ATS bardziej, to powiem ci też właśnie jakoś tak nie jestem w stanie. Nie mam ciężko pojęcia. Ciężko określić, no. Gitti fajnie powiedział na odcinku u wujka Bohuna, że ATS to jest taka kochanka na jedną noc. Dokładnie. Zarąbiste porównanie po prostu walną, nie? I to ja to jak najbardziej czaję, tylko że dla mnie, kurczę, nie wiem, wiesz co, ja to jestem takim łobuzem, że to ja, wiesz co, ATS bardziej, ETS mniej, ale też nie tak, że ETS jest dla mnie kochanką na jedną noc, ale no tak, kurczę, że ja tu, wiesz, dwie sroki, nie? Za jeden ogon tam, powiedzmy, no, coś w ten sposób. Ale no. Powiem ci, że oglądałem na przykład ten program Australijskie Pociągi, coś takiego to leciało. Fajnie wyglądały te ciężarówki, te pociągi drogowe. No, te ciężarówki tak, takie masywne. No. To już tego nie leci, albo na innych kanałach, których po prostu nie posiadam. No, tu wiesz, to tam
ta cała infrastruktura drogowa, no to już pod takie rzeczy to jak najbardziej jest przystosowane, nie? Gdyby, wiesz, Europę budowano tak, jak budowano Stany Zjednoczone, czyli po prostu pod wygodną logistykę i transport, żeby ludzie mogli łatwo dotrzeć z punktu A do punktu B, no to też mielibyśmy długie, proste miasta budowane w większości przecznicami, nie? I byłoby Tak, fajnie, dokładnie. no ale to u nas jednak te większość krajów tutaj, tej Europy Środkowej, Zachodniej, no to są czasy średniowiecza. Po prostu budowało się, inna była logika w tym, gdzie się zakłada gród czy miasto, niż po prostu w tych czasach, kiedy budowano Stany Zjednoczone, no bo to wiadomo, jak to tam wygląda. Ale No. przyznam ci się z ręką na sercu, jakby Tak. ATS wypuścił takie pociągi drogowe, jak masz w Australii, to ja No. przesiadam się na ATS-a. No to słuchaj, no to nie ma problemu, możesz sobie od RTA zakupić takie przyczepki. Oni mają drogie mody, jeżeli chodzi o ciężarówki. Ja nie kupiłem jeszcze żadnej modyfikacji od RTA, ani do ETS, ani do ATS-a, ale przyczepy, a czy naczepy, czy te tandemy, nie wiem jak to się tam odmienia, kurczę, te amerykańskie, pociągi drogowe, no to No, powiem ci, że to tam jakoś drogo nie kosztowało, a podejrzewam, że jakby tak być mniej jakby sumienną osobą, to bez problemu też by się na popularnej stronie z modyfikacjami znalazło to za darmo, więc są. No tylko, że to SCS nie wydał, nie? Wiadomo, to też właśnie. inaczej troszeczkę jest. Bo Co miałem by... okazję grać w DPS-a, te długie naczepy, co wypuścili, No. dodatek chyba. Ale to jest kompletnie mija się z celem. Strasznie wąskie drogi, ciężko tym nawrócić. Tragedia. No, to, no to tam, bo tam bardziej Skandynawia, nie? I Holandia chyba. Tak. Tak, no Ale nie to... przystosowali w ogóle grup pod DLC. No to słuchaj, powiem ci, to jest tak samo w grach SCS-u, na przykład w ATS-ie. Wjeżdżasz na spedycję i marker, żeby odebrać ładunek jest w takim miejscu, że połową zestawu stoisz na jezdni, nie? Żeby, wiesz, kabiną, jak się zatrzymasz na markerze, jak kabinę zatrzymasz, powiedzmy ciężarówkę zatrzymasz na tym markerze, żeby pobrać ładunek albo oddać ładunek, no to reszta zestawu stoi na jezdni, nie? I tam ci trąbią. Więc to jest takie, i nawet tutaj nie przystosowali właśnie do tych długich zestawów, powiedzmy. No i te firmy, zresztą tak samo parkingi na serwisach, one są raczej do samych ciągników bez naczep, bo tam zaparkować Dokładnie. z naczepą to jest masakra, nie? No, Także nawet tak to oglądałem wygląda. odcinek jeden Bohuna, jak grał mapa Węgier czy coś, nie mógł za chwilę się złożyć naczepą, zwykłą naczepą od ciężarówki. Dowoził chyba ładunek już do celu i tam tak strasznie było ciasno, to jeszcze raz. A druga sprawa, były naczepy postawione. Jak się na wnerwia wtedy, to ja się uśmiałem z tym komputerze, to... No, bo tam akurat też mapa Węgier jest porzucona dosyć. Oni tylko jakieś fiksy wydają teraz i nie ma żadnej aktualizacji praktycznie tej mapy, nie? Także no tak to wygląda. A jeżeli chodzi o farminga, no to tak od 11, tak? Tak mi wspomniałeś przed nagraniem. Tak, pierwszy Tykasz sobie. właśnie Farming Simulator, jaki grałem, to był właśnie 11. Kurczę, ile ja w to godzin grałem, masakra. No, To to nie tak taki. fajnie, fajna gra. Tak, to taki Kurczę, sentymencik początki. zostaje. No. Zostaje taki sentymencik. No ale z drugiej strony, wiesz, to jest taka trochę nostalgia, ale popatrz, teraz byś miał do tego wrócić. No to podejrzewam, że na 90% odrzuciłaby grafika, nie? Tak. Ja właśnie widziałem na YouTube jakieś porównanie, jak to farmingi od początku, od No, no, dziewiątki, też tak 11. widziałem. Boże, jak ja zobaczyłem tą grafikę, mówię, a kiedyś to się w to grało i tą grafikę się podziwiało. Tak. To Ale jest. teraz to już by się chyba nikt nie przesiadł. No, podejrzewam, że nie. Chociaż z tego co widziałem, no to dalej sporo osób gra w trzynastkę farminga. I A, dużo tak. osób uważa trzynastkę za najlepszą część, nie? Zauważyłem na pewnych grupach na Facebooku zrzeszających właśnie graczy farminga, no to tak jak mówię, sporo osób dalej gra w trzynastkę i kurde, do tej gry dalej wychodzą nowe modyfikacje, nie? To jest dla mnie w ogóle ło! No, Masakra, ale no. tak naprawdę już farming, teraz 19, już jest dłuższy czas, a tak modyfikacji dużo nie ma wcale. Tak, ja się wcale nie dziwię, że nie ma tych modyfikacji, bo wiesz co, dużo dobrych moderów robi modyfikacje głównie dla siebie, z racji tego, że no chociażby nasz tutaj LS Portal. Ja dużo modyfikacji linkowałem z LS Portalu, ale niestety jak się okazuje, tam jest bardzo dużo modyfikacji z pozmienianymi linkami. Ja tego nie rozumiem, bo kurczę, można zdobyć większość modyfikacji do farminga za darmo, dużą większość. Wiem, że do 17 był jakiś mod na
To było jako add-on chyba, nie jako modyfikacja. Ani modyfikacja, ani DLC. Taki add-on na jakby bardziej rozbudowane właśnie, kurczę, co to tam było, przetwórstwo jakieś, wiem, że tam były jakieś dodatkowe prasy takie duże, kurde, no nie pamiętam teraz, jak to się nazywało, ale to nie wydał tego Giants i to nie było DLC, ani modyfikacja, to był taki add-on, ale on kosztował, całkiem dużo kosztował, no ale reszta modyfikacji jest praktycznie za darmo, nie? Ja na przykład nie rozumiem tego, jak można wziąć sobie link, no okej, są tam te wszystkie jakieś małe takie ady, nie? Czyli te takie reklamy, które tam gdzieś, wiesz, żeby sobie twórca tam parę groszy zyskał z tego, nie? No ale powiem ci, że to jest nie w porządku. No a drugi powód jest taki, że Giants Editor jest podobno tak upośledzony, jeżeli chodzi o skrypty, ponoć w ogóle właśnie była petycja do Giantsa od moderów, żeby udostępnili lepsze narzędzia do tworzenia skryptów. No bo na przykład, słuchaj, jest modyfikacja Follow Me. Już, tak, do 19. Właśnie, tak, tylko słyszałem. Że ta modyfikacja nie działa na multi i nie będzie działać na multi. No, no właśnie. No bo jest... chcieli zagrać sobie, pomóc. Dokładnie. A mi by się przydała taka modyfikacja, bo na przykład, wiesz, jadę sobie kombajnem na żniwa, no to puszczę za mną pracownika z ciągnikiem z przyczepą, wiesz, żeby dokładnie się nie wracać, nie? Ja tam, wiesz, zbiera za tobą. Dokładnie, może zbierać za mną, albo go po prostu zostawię i sobie będę sypał, ale będę miał ciągnik na miejscu, nie? Bo no, ja tak generalnie z pracowników rzadko korzystałem zawsze, ja lubię sobie samemu. No na tej mapie to już w ogóle jest katorga. Bartek wiem, że sobie puszcza pracowników. Ale to Bartek, on taki progres ma bardzo dynamiczny, więc... No widziałem, że to jest bardziej menadżer. Prawdziwy rolnik. No to jest bardziej menadżer, no. On tam... Słuchaj, on ostatnio, nie wiem, czy on to tam jeszcze stoi, ten jego zestaw. On ostatnio posprzęgał 4 przyczepy do ciągnika. Te agrolinery, te zielone. Aha, no, pierwszą no na sztywnym dyszlu i 3 kolejne na tym ruchomym, nie? Jak, wiesz co, 2 jeszcze rozumiem, nie? Spoko, bez problemu. 3, no dobra, ale jak on tam posprzęgał tą 4, to ja ci powiem, że dla mnie to jest po prostu tajemnica, nie? A mi się wydaje, że po prostu 3 ustawi, tą 4 docofał. I... A też tak może być w sumie, no albo bokiem tak przestawił, żeby ten dyszel wskoczył, nie? W trigger i może tak być. Ale powiem ci, jak to wyglądało. Jak on tutaj po tej drodze koło mojej farmy zasuwał 50 na godzinę, dojczwarem swoim wielkim, patrzę, 4 przyczepy pełne soi, nie? Do skupu, masakra. No, ale drogowy pociąg. Tak, dokładnie, drogowy pociąg, no, prawie jak w Australii. No słuchaj, tutaj ta lubelska jest taka magiczna, jeżdżą drogowe pociągi, u sąsiada na polu rośnie bawełna, no jest potencjał, żeby zrobić tutaj, wiesz, australijski farming, kurde, chociaż nie wiem, czy chyba jest nawet taka mapa, Australian Outback ona się chyba nazywa. A to nie wiem. Jest coś takiego, albo do 19, albo do 17 to było w każdym razie, no. No słuchaj, ja ci powiem tak, ja się farmingiem zaraziłem od Bohuna, tylko że od 15 edycji. Aha. Na takiej zasadzie, że ja, to w ogóle było tak, że ja znalazłem jego kanał jakoś 3 lata temu, bo szukałem, bo coś mi się obiło, że wychodzi American Truck Simulator, nie? A ja pamiętam czasy Hard Trucka, bo ja w Hard Trucka to zażynałem całe nocki kiedyś w gimnazjum i w technikum. No i patrz, i wtedy nikomu nie przeszkadzał ten klimat. No nie. No ale nie było nic innego tak naprawdę, bo ETS pierwszy dopiero i German Truck wyszły później, nie? Ale dobra, mniejsza z tym. No i tak właśnie znalazłem ten kanał i mówię, kurde, powiem ci, że byłem w szoku, że ktokolwiek podjął się nagrywania na YouTubie symulatorów. A ja też na YouTubie wtedy już siedziałem trochę, bo też miałem swój kanał. Poprzedni mój kanał, tam miałem głównie vlogi po śląsku. Ostatnio te vlogi znalazłem, mam je na płycie jako backupy, pamiątki. Ja je może kiedyś w ramach jakiegoś Prima Aprilis może wrzucę na kanał. Sprzed 6 lat moje vlogi. No i słuchaj, i patrzę, co on tam jeszcze ma na tym kanale, bo tak on wtedy jechał z Genghisem. Pamiętam, to był odcinek w ATS-ie, oni gadali na temat, bo to było, byliśmy świeżo po mistrzostwach, po tym Euro, co nam tak ładnie poszło, że do ćwierćfinału dotarliśmy. A tak, tak, tak było. I to było jakoś wtedy, oni właśnie wtedy z Genghisem jechał w konwoju. I tak mówię, kurde, ciekawe, co on tam jeszcze ma, nie? I patrzę, farmingi. Ja mówię, no bez jaj. Bo wiesz co, mi się farming zawsze kojarzył z taką grą, która leży w koszyku, w Carrefourze przy kasie, nie? Za 15 zł. Tylko że tych farmingów różnych też było już chyba kilka tych gier. A, Lancaster, coś tam jest. Tak, tak. A najlepsze jest, dokładnie, a najlepsze jest to, że te wszystkie gry, te wszystkie farmingi, no to one mają bardzo podobne napisy. W sensie font, czcionka tej gry jest bardzo podobna. Tak, tak. I to tak na przykład Construction Simulator, ten napis wygląda identycznie, tylko że zamiast farming jest construction. A to z tego co wiem, to chyba Giants tej gry nie wydaje, nie? I to tak.
No jest to takie. Można no, się złapać. No. No i to tak właśnie było, nie? Że te gry mówię, ja pierdzielę, że szkoda komuś życia, nie? Ale zobaczyłem tak, mówię, kurde, te wnętrza maszyn, ten kombajn, jak to tam chodzi wszystko. A on wtedy grał, to była jego końcówka, bo to był schyłek 15, już powoli miała wchodzić 17. I ten. Znaczy schyłek, no tam jedne z ostatnich odcinków, no bo to był jakoś sierpień, a potem w listopadzie wyszła 17. I ja tak mówię, on wtedy grał już na tej mapie Tunksdorf, na której kończył tą 15 swoją. Zresztą super mapa, ja w 17 na nią czekałem. Bardzo na nią czekałem, ale nie wydali jej w końcu. Oj, piesek się zdenerwował chyba, co? No, ktoś się powiem przyszedł. Oj, Szczeko, wita. O, się już nakręcił. No. No i słuchaj, no i tak mówię, kurde, no ładnie to wygląda, jak ten, w te motowidła, te zboże, ten tak, przy koszeniu, kurczę, ten pył taki, wiesz, że tam się brudzą te maszyny, jak w ogóle zobaczyłem Kerschera, jak on to myje, ja mówię, ja pierdzielę, no ja to muszę mieć, nie? Ja wtedy właśnie kupiłem 15. I tak to się u mnie zaczęło właściwie, nie? No, z tym farmingami i tak jakoś, kurde, wiesz, to na początku to się tam lamiło co rusz, nie? Bo to wiadomo, człowiek się pewnych rzeczy uczy. I nadal się uczę, nie? Nie powiem, że nie, no bo tu co chwilę jak któryś z widzów mi podsyła jakieś myśli złote, jakieś porady. Ostatnio na przykład się zastanawiałem, czy robienie oprysku na ściernisku jest realistyczne i wydawało mi się, że nie. A tu jeden widz właśnie mi pyk podsunął, że jak najbardziej można zaraz po żniwach robić oprysk i podesłał jeszcze link do filmu u Bardowskich, taki kanał para, małżeństwo chyba to jest, rolników. Właśnie i ten gościu z tego kanału, ten Bardowski, on tam właśnie opowiadał na temat właśnie nawożenia ścierniska jakby, nie? No to mi to ulżyło bardzo, bo dla mnie to jest taki pewien skrót tutaj. Wiesz, siewnik bez podsiewacza, no to ja sobie ściernisko nawożę, teraz obsieję, po obsianym zaraz nawiozę i zanim mi to zacznie rosnąć, to już mam pełne stadium, nie? Więc jest spokojnie. Fajnie, że to wprowadzili w ogóle to opakowanie. To fajnie właśnie wygląda. No właśnie pod tym kątem nowości, nie? Takich pracy na polu to jest fajnie, bo i chwasty mają w końcu sens, bo chwastowniki były już dawno, tylko chwastowniki jedynie dawały nawożenie. A jeszcze to wapno teraz, nie? Więc no to jest super sprawa. Super sprawa. Naprawdę tej pracy na polu jest więcej i czuć to bardziej, nie? I te brony talerzowe teraz, niby taki tak. Kultywator, ale masz już różnorodność. No, tak, oni też właśnie skategoryzowali to lepiej, nie? No, teraz jest przejrzyści bardziej. No, to też jest fakt, no. Nie, powiem ci tak, że farming jeszcze potrzebuje kilku fajnych modyfikacji, 19 i ta gra naprawdę będzie, kurde, będzie wypas. Ja no, ale to kwestia czasu i wprowadzę jakieś Podejrzewam, że tak, no. Fakt faktem 17 po takim czasie od premiery jak teraz 19, no to już tych modów miała więcej, ale wydaje mi się, że łatwiej było też konwertować mody z 15 do 17 niż teraz, nie? Tak, bo teraz strasznie coś to uciążliwe zrobili, że ciężko w ogóle ktoś się podejmie, żeby to skonwertować, to jest jakiś problem właśnie z tym. No przy mapach też jest problem, nie? Ale to przy mapach to wynika z tego, że porobili te działki zamiast pól. Mi się to podoba, że kupujesz sobie działeczkę, a nie tylko pole na przykład, nie? To jest fajnie rozwiązane. Tylko, że jest limit, że na mapie może być tylko 62 parcele. No i teraz na przykład tutaj ta mapa ma ponad chyba grubo 80 czy 70 pól. Ja tu widzę 78 pole. No to wiesz, i 62 parcele, no to wiadomo, że niektóre pola są na jednej parceli po dwa, po trzy, nie? Tak, dokładnie. No, także tak też trochę mu zajęło przekonwertowanie z 17. Tutaj ja tu Riota też śledzę na YouTubie i on właśnie mówił, że to jest katorga tak naprawdę. No. A powiem ci, że Riota właśnie, jak żeście wspomnieli, że właśnie od niego macie tą mapę, tak włączyłem jego kanał. Jak zobaczyłem, jak on do 17 tworzy tą mapę, mówię, Boże, ja to nawet Pinta nie potrafię obsłużyć, a on taką mapę stworzył. No. Słuchaj, ja mam też doświadczenie z tym edytorem, ale takie doświadczenie, że była do 17 taka mapa Osina V2. Mapka zrobiona super. Twórca tej mapy się wycwanił w pewnym względzie, bo on zrobił coś takiego, że tak jakby, kurde, jakby to powiedzieć, zamiast niewidzialnych ścian i takich sztucznych tuneli na krańcach mapy, gdzie się mapa kończy, nie? Przy granicach. Aha. On zrobił takie, kurcze, jakby... Na przykład teraz jedziesz ulicą, wjeżdżasz do miasteczka i w prawo masz drogę zamkniętą, bo jest koniec mapy, ale aha, to jest tam wrzucona tekstura takiej perspektywy, jakbyś mógł dalej w tą uliczkę jechać. No tyle, że się zatrzymujesz na niewidzialnej ścianie,
Ale to tak zrobione, że ta mapa wygląda na dużo większą niż ten, niż jest. I ja się wycwaniłem. Tak, ja się wycwaniłem, bo ta mapa miała jeden duży minus. Nie miała misji na polach i nie miała kupowania pól. Tam cała wieś należała do ciebie, nie? Ja się wycwaniłem, ściągnąłem edytor i mówię, dobra, to ja te pola wszystkie ogarnę, że będzie można je kupić. No oczywiście ja bym tej mapy nie udostępnił po przeróbce, ja bym to zostawił dla siebie. Ale no, posiedziałem, powiem ci, 20 minut i wyłączyłem. Masakra. Miał usiąść i przedkonwertować jakieś mapy, przerabiać pod siebie, to ja bym chyba napił się prędzej i bym spał pod tym. Tak, dokładnie. I przyjemniejsze, nie? Tak. To może później stać by było. Nie, naprawdę, dlatego tak. Dlatego ja bardzo szanuję, ja strasznie szanuję, mam ogromny szacunek do tutaj moderów, mapmakerów, bo to jest kupa wyrzeczeń, kupa roboty. I u Riota na kanale też powiem ci, ja bardzo lubię oglądać, jak on ocenia mapy innych, no bo tak, jednak jak twórca ocenia mapę, to patrzy pod innym kątem na to wszystko, nie? Dokładnie, to też nas widać wtedy. Tak, on tam ma te swoje narzędzia jakieś, no konsola, no konsolę ja też mam, teraz widzicie, o konsolę włączyłem pod tyldą, bo sobie odpaliłem w ustawieniach ten tryb deweloperski, ale po co mi to, nie? A on tam klika sobie tą konsolę, wchodzi w jakieś tam sekcje i wszystko rozumie, wie o co chodzi, nie? Wszystko wie. Także... On już kupa wszystko tak obsypane. Tak. No mi się podoba właśnie u Riota to, że on ocenia też optymalizację mapy, wygląd, bo tam niektórzy youtuberzy, to oni tam na przykład patrzą, no fajna mapa, tutaj świnie, tutaj krowy, no to tam, wiesz, mówią rzeczy, które ty zobaczysz na pierwszym lepszym zrzucie ekranu, nie? A tutaj jednak, wiesz, pod kątem anatomii. U Riota na przykład się dowiedziałem, czy dana mapa na moim komputerze starym by mi lagowała, czy nie, i tak dalej, bo on tam odpalił jakieś te narzędzia, które pokazywały jakby optymalizację tej mapy. No super sprawa. Dlatego ja propsuję Riota, bo robi kapitalną robotę i czekam na jego drugą mapę. Na wschodnią dolinę. Świetne roboty robi. A też mi się podoba to, jak on ocenia mapy, wykończenie, jak końcówki tak, wyglądają. Tak, wykończenie, no. To jest świetne. Właśnie wiesz, jak się mapa kończy, a nie masz taką ścianę zaraz, tak. I nic dalej. To fajnie jest właśnie cena, bo wtedy wiesz, że mapa jest właśnie dla ciebie, czy nie. No, dokładnie. No, powiem ci, ja jestem bardzo wybredny. Ja pamiętam, miałem problem w 17 znaleźć mapę dla siebie, bo ja oczekiwałem od mapy rzeczy, no, których wtedy nie dało się zrobić. I ja się strasznie ucieszyłem, jak oni powiedzieli, że w 19 będzie można na podstawowych mapach, przynajmniej tych od Giants, będzie można, a nawet będzie trzeba samemu stawiać obiekty. To jest coś, na co ja czekałem. I jedyny właśnie mam takie ale do Riota, że on kurde... Fajnie, że porobił te 5 gospodarstw. Okej, spoko, bo mają klimat, te zabudowy polskie, ale ja bym się nie obraził, gdyby zamiast tych 5 gospodarstw było 5 placów na zabudowę. Można samemu było. Tak, bo właśnie, tutaj... No, mów. Właśnie chciałem zagrać na tej mapie, zrobić sobie gospodarstwo, ale nijak nie można tego poustawiać. Wszystkie obiekty są już na stałe. Tak. Kurczę, jeszcze jak samemu grasz, no jednak no, nie bardzo jest ta mapa, jak samemu grasz, ale jak wygracie w trójkę czy w czwórkę, to dla was jest wypas, bo macie 4 gospodarstwa, każdy siebie widzi, przejeżdżacie koło siebie. No. Dobra, ja teraz tak tutaj zerknąłem sobie na mapkę. Co ja tutaj będę dalej robił, bo mi się tak sprawnie te siewy poszły, a to pole numer 10, ono mnie strasznie denerwuje, bo tam jest tak, dziura z błotem, za dziurą z błotem jest słup, za tym słupem jest jakieś takie wzniesienie, gdzie siewnik nie złapie i nigdy zawsze to miejsce zostaje nieobsiane, bo siewnik się nie potrafi dostosować do gleby. Ale jakoś tak mi wybitnie teraz poszło, to powiem ci, po mojej myśli, że ja sobie muszę normalnie jeszcze jakąś robotę znaleźć teraz. No ale już wiem, co będę robił. Pojadę nieopodal ciebie, tam zacznę sobie kosić tą łąkę numer ile? Numer 31, o. Tylko ja sobie tutaj Jeszcze jest. No to dobrze, no to słuchaj, dobrze ci idzie, no. No to w takim razie super ci idzie. Dobra, to ja tutaj tak, to ja sobie na razie zostanę. Postawię to tutaj, pyk. Okej. Okay. No, w porządku, dobra. A słuchaj, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja tak planuję tutaj do tej mojej serii Mieszczucha, kiedy będą goście. No to planuję tak wrzucić, że tak powiem, stałe fragmenty gry, czyli stały zestaw pytań do wszystkich. No, związane troszeczkę też z moją tutaj pasją, bo jestem bardzo ciekaw, idąc w myśl zasady, powiedz mi, czego słuchasz, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. No to powiedz mi, Rafale, czego słuchasz, jakiej muzyki. A ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem. No
No, jeśli o muzykę chodzi, to ja nie jestem jakoś wybredny. Ja disco polo i wszystko, i popowe takie utwory. Ja jestem po prostu też, nie jestem dużo starszy ode mnie, no na przykład takie stare no. Jak Modern Talking, coś takiego. A, no, słuchaj. Klasyki takie bardziej. Tak, wiesz co, ci powiem tak, jeśli chodzi o Modern Talking, nie, no to jest takie, kurczę, trochę disco polo, tylko że z Niemiec, powiedzmy, nie? Tak, tak. I zauważ, że to już nie, to nie jest taka siara. Ale jak ktoś powie, nie. Że słucha na przykład Weekend albo tam, nie wiem, jakiegoś innego Zenka Martyniuka, no to tak. No daj spokój, człowieku siara, nie? Ale albo na przykład te kieliszek dwa i wszystkie słowa. No, no pewnie, oczywiście. Dlatego ja zawsze mówię, że na przykład muzyka disco polo to jest kapitalna muzyka do zabawy. Ja tej muzyki nie słucham na co dzień tak, że wiesz, puszczę sobie płytkę, rozwalę się na fotelu i będę się wsłuchiwał, no bo nie oszukujmy się. Tam się nie ma w co wsłuchiwać w tej muzyce. Ona nie jest nie. Po to, żeby robiła sztukę. To jest rozrywka. To jest muzyka do rozrywki. Dokładnie. Ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy się obnoszą, że nawet do zabawy disco polo się nadaje, bo można się przy lepszej muzyce bawić. Okej, jasne, słuchaj, no. Dla ciebie to jest lepsze, dla mnie to jest lepsze. Ja na przykład dokładnie. Mam taką zasadę. Dokładnie, ja na przykład taką mam zasadę, że nie słucham gatunków muzycznych, tylko słucham po prostu muzyki. I mnie nie interesuje, czy coś jest elektroniką, czy coś jest muzyką poważną, czy coś jest country, czy blues, czy jazz, czy rock. Nie? Jeżeli mi się nuta spodoba, no to dlaczego mam jej nie posłuchać na przykład? No to ja mam to dokładnie tak samo jak ty. Jak mi coś wpadnie w ucho, to ja mogę cały czas to tak, słuchać. Dokładnie. No ja to ci powiem, że mi wpadnie w ucho. Mhm. Ja ci powiem, że ja miałem taki etap właśnie, że siarą było słuchać czegokolwiek, co nie jest muzyką metalową, ale to było gimnazjum, słuchaj. Ja słuchałem bardzo dużo heavy metalu i w sumie nie żałuję tych czasów, bo dzięki temu ja się nauczyłem słuchać tej muzyki, bo ona jest dosyć ciężka, tu się nie ma co oszukiwać. Tak, jest ciężka właśnie. To jest ciężka muzyka, też jest dużo podgatunków, wiadomo, ale ona jest głośna, ona jest specyficznie komponowana, ona jest specyficznie robiona. I wiesz co, to jest tak, że metalu tak naprawdę każdy by potrafił słuchać, tylko że tej muzyce trzeba poświęcić dużo czasu. I powiem ci, ja właśnie nie żałuję, że ja słuchałem dużo takiego, znaczy ja słuchałem bardziej tych melodyjnych odmian, gdzie są jakieś szybkie solówki gitarowe, gdzie jest jakaś taka, wiesz, melodia, niż tam powiedzmy jeszcze cięższe klimaty w stylu Behemota czy coś, nie? To raczej nie, raczej takie melodyjne kawałki, na przykład Sabaton. Który Sabaton zrobił też mój ulubiony zespół właśnie. Tak, który zrobił chłopaki robią kawał dobrej roboty. No, znają historię lepiej niż nie jeden Polak. Polską historię. Jeszcze jak włączysz sobie ich utwór 40 do 1 czy Uprising, no. Jeszcze ten teledysk do tego. Coś o, mega, tak, tak. Mega, obłędne. No nie, chłopaki są rewelacyjni. Właśnie taki gatunek, czyli ten tak zwany power metal można powiedzieć, tak, to ja tak. właśnie coś takiego propsuję, nie? Albo na przykład Blind Guardian. To jest zespół, który swego czasu nagrał koncepcyjną płytę odnośnie twórczości Tolkiena, nie? I tam było dużo z Władcy Pierścieni i tak dalej, nie? Więc taka fantasy trochę muzyka, można powiedzieć. I powiem ci, że właśnie dzisiaj tak mniej słucham tego metalu. Mam dużo płyt metalowych na półce. Metalowych płyt. Dobrze, że nie chodnikowych. Słuchaj, mam dużo takich płyt właśnie z gatunku heavy metalu, czy nawet jakiegoś tam powiedzmy power metalu, ale no tak wiesz, raczej czerpię przyjemność z tego, że wiesz, jestem człowiekiem wolnym i mogę sobie puścić na przykład 2 plus 1 albo SDM i po tym SDM-ie puścić sobie na przykład Judas Priest albo Iron Maiden, nie? No dokładnie. I to jest właśnie fajne, to mi się bardzo podoba. I właśnie powiem ci, że ja miałem takie poczucie, że ja z tego wyrosłem, że wiesz, że w gimnazjum metal, że wszystko inne to takie komercha, to był główny argument, czemu się nie lubi muzyki popowej, bo to jest komercha, bo to nie jest z pasji. Kurde, takie czasy właśnie takiego myślenia bardzo, bardzo płaskiego, nie? I mówię, bo to jest komercha, bo to jest z pasji, a czy bo to nie jest z pasji w ogóle, nie? Że tu metal to jest true muzyka, taka true, naprawdę potężne jebnięcie, kurde, wiesz. Jak to mówi Titus z Icy Drinkers, takie złapanie rock'n'rolla za lewe jądro. Że tylko to, nie? Nic innego. Ewentualnie jakiś blues, no bo z bluesa się wywodzi muzyka rockowa wszelaka, nie? No i tak to jest. Ale właśnie powiedziałeś mi, że słuchasz, co ci się spodoba, co ci wpadnie w ucho. No to ja ci muszę powiedzieć, jakim jesteś człowiekiem. Mówię ci, że jesteś człowiekiem normalnym. Tak należy właśnie postępować, słuchaj, no.
Także. Nie ma się ograniczeń, no to jest. Oczywiście, że nie ma się co ograniczać. Słuchaj, i ja się też na przykład cieszę, że ogólnie rynek muzyczny idzie w taką stronę, bo na przykład nie wiem, czy widziałeś, jak Lady Gaga wystąpiła z Metallicą. O, chyba dobrze tego nie widziałem. Nie, 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 powiem ci, rewelacyjny wykon, nie? Ona zaśpiewała, on taki dosyć mocny kawałek Metaliki, ona to zaśpiewała lepiej, powiem ci, niż kudę nie jeden licealny zespół, który w po garażach sobie grywa covery Metaliki, nie? Aha, także nie, naprawdę. Oni byli zachwyceni nią, a ona się świetnie bawiła, widać było, bo to coś nowego dla niej, nie? Ale kobieta ma głos, naprawdę, ona potrafi ryknąć. Ja się właśnie na tym nagraniu przekonałem, że ona potrafi naprawdę ryknąć. Ma takiej wredoty, takiej, wiesz, taka wredna baba po prostu. No, tak idealnie pasująca właśnie tym brzmieniem do tej muzyki, jaką tworzy, powiedzmy, Metallica. No. Tak, muszę poszukać tego. Właśnie ja bardzo lubię takie ciekawostki, bo na przykład Snoop Dogg z Paulem McCartneyem z Beatlesów, nie? No kurde, gdzie Snoop Dogg, a gdzie Paul McCartney, nie? No a jednak, nie? Jednak się da. I mi się to właśnie podoba, że tak te granice się zacierają, że tutaj, powiedzmy, metalowiec robi kawałek z raperem. Taki, jest taki miks, fajny miks taki wychodzi. Tak, tak, dokładnie. Także wiesz, no muzyka nie ma granic, nie? To my tworzymy, my sobie stwarzamy sztuczne granice po prostu. I to jest też właśnie super. A jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to tak, wiesz, sobie słuchasz regularnie, czy tak raczej słuchasz na takiej zasadzie, że przy okazji w aucie, czy tam, wiesz, czy podczas sprzątania, a tak, żeby, wiesz, żeby usiąść i posłuchać, to nie. Jak to tam u ciebie? Powiem ci, że jestem maniakiem, jeśli chodzi o muzykę. Ja to mogę naprawdę słuchać. No to jesteśmy w domu, słuchaj. No. Ja to w samochodzie teraz przed nagraniem, jak zanim żeśmy się właśnie dogadali na tym spiku, to już muzyka leciała u mnie w tyle. No to super, super. No, powiem ci, że bez muzyki. Znam ludzi, którzy nie słuchają w ogóle muzyki, nie? W ogóle nie słuchają muzyki, w ogóle tego nie odczuwają takiej potrzeby. Powiem ci, że ja nie rozumiem. Ja troszeczkę nie rozumiem. Wiesz, bo ja rozumiem, na przykład ktoś nie lubi tańca. Okej. Okay. No. Bo to jest takie. Ale muzyki, no bo. Tak, muzyka cię otacza z każdej strony właściwie, nie? Dokładnie. Wszędzie jest muzyka, wiesz, bez muzyki nie byłoby filmów, bez muzyki nie byłoby gier. Kurczę. Bez muzyki nie byłoby zupełnie innych, przeróżnych, najróżniejszych jakichś tam, powiedzmy, gatunków sztuki, czy powiedzmy jakichś wykonów, nie? Załóżmy, czy nawet teatr. Wszystko teraz korzysta z muzyki tak naprawdę. Wszystko. Wszędzie znajdziesz muzykę. Tak. Jeśli tak się zastanowisz, to zobacz, jakiej jakości muzyka wchodzi na przykład na takie rynki jak gry komputerowe, nie? Jak ja zobaczyłem, że do Crysisa 2 muzykę napisał Hans Zimmer, no to mi kopara opadła na przykład, nie? I to było, wiesz, to było takie, ja mówię, no fajnie, kompozytor, który zrobił muzykę do Piratów z Karaibów i Gladiatora, zainteresował się muzyką do gry komputerowej, nie? Właśnie. A teraz to, wiesz, to się teraz już tak docenia się bardziej to, nie? Już tak jest, nie jest takie po macoszemu jak kiedyś stare gry, wiesz, muzyczka jakaś taka, nie wiem. Na trzy bity? Na trzy bity, no, albo tam, wiesz, jakieś takie proste sample, nie? I takie bu, i koniec. I ale tyle. Teraz to muzyka to nieraz wyprzedza nawet i w filmach. Tak, tak. Kurczę, co niektórzy jak stworzą takie muzykę powodu gier, to matki. No, powiem ci, że naprawdę muzyka jest bardzo ważna i no, bez muzyki nie ma nic tak naprawdę. Słuchaj, Japońcy kiedyś robili taki eksperyment. Wsadzili kostkę lodu do jakiegoś, znaczy, no, zamrozili wodę na kostkę lodu w jakimś tam zamrażalniku, nie? I tak. Zrobili taki eksperyment. Do ścianek tej lodówki zbliżyli głośnik z muzyką taką bez harmonii, czyli takie jakieś fałsze, jakieś takie, wiesz, totalna dysharmonia, nic do siebie nie pasowało, do drugiej lodówki, z drugą kostką lodu puścili jakąś muzykę klasyczną, nie? I chodziło o to, że fale, te pole magnetyczne, te wibracje, one kształtowały coś, nie? I powiem ci, że częstotliwość chodziło o to, żeby, kurde, znowu nie koszę, co jest? Aha, wyłączyłem sobie kosiarkę zamiast włączyć. I słuchaj, i chodziło o to, że i jedna, i druga muzyka miała te same jakby pole, te same fale, ta sama częstotliwość fal, żeby to, wiesz, żeby to było miarodajne, nie? I powiem ci, że jak puścili właśnie tę różną dysharmonię, no to ta kostka lodu się po jakimś czasie zrobiła taka chropowata, popękana, a ta tam, gdzie puszczono muzykę klasyczną, no to ta kostka lodu była taka
śliska, taki jakby normalnie jak kulka szkła, nie? Że te fale tak oddziaływały, więc bo oni chcieli tym udowodnić, że generalnie muzyka też wpływa i na nasze jakby ten, na nasze organy, na nasze samopoczucie, na chemię, jaką mamy w mózgu, nie? Te wszystkie procesy jakieś takie, kurczę, powiem ci, że no to takie... Ja zawsze miałem dystans do takich dziwnych badań, takich eksperymentów, nie? Że to, co to ma dowodzić. No ale jednak wiesz, no. Diabeł tkwi w szczegółach. Tak. No. Ale powiem ci, że jak mówisz o posterodu, tak samo chyba robili testy właśnie z owocami, z roślinami różnymi, gdzie puszczali, nie puszczali, tamte gdzie nie puszczali, to na przykład gięgły, tamte rozkwitały, jak puszczali znowu. No, dużo eksperymentów przeprowadzali właśnie na tym, jak muzyka wpływa właśnie na dany organizm czy coś. Na otoczenie po prostu, nie? Tak. Właśnie fajnie, że dobrze, że porobili różne eksperymenty, nie? No bo to jest bardziej jakby, powiedzmy, wiarygodne. No też na przykład nie bez powodu się mówi, że tam kobiety w ciąży, nie? Jak mają już tam, powiedzmy, brzuszek, no to słuchawki, wiesz, jakąś cichą muzykę tam temu maleństwu tam puścić, nie? Załóżmy. Tak, albo coś spokojnego po prostu, nie? Że to jakoś tam działa. No słuchaj, no niewykluczone, no. Muzyka to jest. Tak, muzyka to są po prostu zwykłe fale radiowe, które mają określoną częstotliwość i w określony sposób mogą oddziaływać, nie? Wiesz, są fale jakieś istnieją, które mogą ci uszkodzić słuch, są takie, których nie słyszysz, są takie, które mogą jakoś inaczej negatywnie wpłynąć, no to skoro są i takie, no to są też takie, które pozytywnie mogą wpłynąć, nie? W jakiś sposób na człowieka. Także no, ja kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy nie słuchają żadnej muzyki, nie rozumieją, co jest w ogóle fajnego w muzyce, a naprawdę znam takich ludzi, tak, naprawdę tacy ludzie istnieją, uwierzcie mi. I wiesz, tutaj to jest nieważne, czy ktoś lubi sobie posłuchać Tiesto, czy Alana Walkera. Ja na przykład ostatnio Alana Walkera odkryłem na nowo. Farming 17 po prostu swego czasu rozbrzmiewał jego piosenką Spektrę. Piosenką, utworem, piosenką, no bo to była i piosenka, i też taka wersja instrumentalna do klubów, do tańca, nie? I kurde, co jakaś, wiesz, na YouTubie prezentacja mapy nowej, no to w tle właśnie był ten Spekter. Nawet chyba Mafia Solec, oni mieli chyba w intrze do Od Zera do Farmera w 17 ten utwór, nie? I mówię, no kurde, wszyscy z tego korzystają. I ja ostatnio właśnie Walkera odkryłem na nowo, powiem ci. I zauważyłem jedną rzecz, że u niego właśnie ta jego muzyka się zarąbiście dopełnia z teledyskami. Że to jest taka spójność, nie? Że to się tak fajnie ogląda. Jak chodzi ten, wiesz, w kapturze, w tej masce takiej, nie? On tam na tych teledyskach chodzi, po tych ruinach tak się snuje. I te, w tym slow motion ta muzyka tak to fajnie uzupełnia. Kurde, no, super sprawa. No to właśnie, tak jak mówię, nieważne, czy jakiś tam DJ Tiesto, czy Alan Walker, czy z zupełnie innej strony jakiś BB King. Ale cokolwiek. Tak, Sinatra, dokładnie. Bo to też odzwierciedla troszeczkę to, co się ma w głowie, nie? Wiadomo, jeżeli ktoś słucha muzyki klasycznej, no to albo jest bardzo spokojnym człowiekiem, powiedzmy, albo ma bardzo niespokojne życie i potrzebuje w jakiś sposób odreagować, nie? No. A ty mi teraz powiedz, Rafale, gdzie ja jadę pustym ciągnikiem? Nie wiem. Co ja mam, co ja miałem na myśli? Nie, kosiarkę odwiozłem, ja teraz miałem się zabrać za... Nie, ja chcę z tej trawy zrobić siano, bo tutaj... A, przetrząsacz. Tak, przetrząsacz, no bo tutaj koniki jedzą sobie siano i krowy będą jeść siano potem, więc dobrze jest mieć więcej tego. Ale potem sobie... trochę, że z tymi końmi to trochę... No ja nie jestem chyba pewien, czy bym poszedł w koni, no jednak kurczę, no ujeżdżanie koni i za to 50 tysięcy to naprawdę... Wiesz co, ale to potrwa. Tak. I trzeba je codziennie, nie? Wiesz, u nas jest o tyle trudniejsza sytuacja, że ja na przykład mogę teraz nie grać 3 dni, chłopaki będą grać i mi na przykład trochę postępu przy tych koniach podupadnie, nie? No tak. Także wiesz, tak to wygląda. Moment, przetrząsacz to który to jest? A tamto... ja czasami mylę przetrząsacz z grabiarką, wiesz? Podobnie wyglądają. No, i tak ten Fanex to jest. Ja muszę kupić sobie w ogóle większy, bo ten jest taki malutki. Chociaż znowu ta łąka też nie jest ogromna. Pójdzie sprawnie, dobra. A powiedz mi, jak spojrzysz na mapę, to te pola są połączone, co robię? Wiesz co, na tej mapie pod dziewiątką i tej zwykłym widoku nie są połączone. Ale jak na przykład przestawisz sobie na zakładkę wzrost albo skład gleby, no to wtedy już widać, nie? Aha, właśnie tak włączyłem to właśnie robienie pola, ale nic nie widać. No to widzisz, na przykład ja mam tak, że zlikwidowałem pole numer 48, bo na tym polu stoi padok dla koni i garaż na kombajn, nie? No a to pole na mapie jest dalej jako pole, no.
Ale to właśnie, kurde, ja liczyłem trochę, że oni w 19 sprowadzą to, że po prostu ten kawałek ziemi się jakby aktualizuje, czyli jak na przykład było tam pole, no to teraz, a zrobiłeś łąkę, no to będzie tam na mapce zielono, no ale jednak niestety to tak nie zostaje. Ale jeszcze nie doszli do tego. Nie doszli jeszcze do tego, no to potrzebuję kolejnych 4 lat. Może w farmingu 23 to dostaniemy. No, może coś polepszą. No, a ja jestem ciekaw, powiem ci właśnie na przykład, ja już tak trochę się zastanawiałem, co oni mogą dowalić do Farminga 21 za te 2 lata, czy tam za te półtorej roku, bo w dziwną stronę poszedł Giants. Tu zaczęli się reklamować tym, że uznano ich grę jako grę, a czy nie, że stworzono ligę e-sportową dla Farminga. Tak, to słyszałem właśnie. To nie wiem, chyba rzucanie balotami do, nie wiem do czego. Chociaż były takie konkursy, nie? Wyścigi w robieniu tych, w prasowaniu belek. Już widziałem takie konkursy, Farming organizował, kurde. Aha. Na jakichś zlotach takich, wiesz, różnych, czy targach były takie stoiska, a, gdzie tak, tak. Były jakieś mistrzostwa w kulaniu balotów. Ja mówię, Jezu, ludzie. No i co? No i... O, dobra. Nie przyhaczył. No i słuchaj, no i co jeszcze? No, reklamują się tym, że tam z klasem się wąchają, nie? No i teraz, teraz tak, pytanie, czy będzie DLC klasa? Czy po jeśli prostu, się dogadają w ogóle. Tak, czy po prostu klas będzie jakby flagową marką w kolejnej edycji, tak jak teraz jest John Deere, nie? No to żeby nie poszli taką drogą, że usuną powiedzmy właśnie tego John Deere'a, pójdą w klasę. No, no, było, no na przykład... Bo praktycznie od początku to jest pęd, jest tak. Dość far. A na przykład nie ma Zetora, a był. Dokładnie. No teraz poszli w tą stronę, że Bizona mamy, ale nie ma Ursusa na przykład. No. Trochę no, dziwne to, kurczę. Ale z Ursusem by mogli coś podziałać, bo Ursus robi też nowe ciągniki. Tak, ja widziałem nowe Ursusa ciągniki to ja widzę, bo ja to nieraz u siebie widzę, że tam jeżdżą jakieś Ursusy, czy kurcze Zetory jakieś. To są naprawdę konkretne maszyny. To tak. Są jakieś też 60 czy 30. To są konkretne maszyny. Słuchaj, u mnie w pracy jeździ Ursus, czekaj, C385 chyba. No, są też takie. Taki szeroki, on, a czy on tam ma, on jest taki kurczę leciutki, on ma tura i ma, o właśnie widzicie mojego kota na parapecie, może miałknie. On ma tura i z tyłu ma przyczepioną na tuza zamiatarkę, bo on jeździ i czyści drogi po prostu. No ale jest, aha. Nie? Ale jest. Więc no, mogliby to coś takiego zrobić, no. Może po prostu, nie wiem, może Ursus jest zbyt mało prestiżowy albo zbyt mało popularny gdzieś na zachodzie. No chociaż, kurczę, z Ursusem to tam podobno gdzieś w tych krajach Afryka, czy tam RPA, czy gdzieś tam właśnie biorą te Ursusy, bo są raz, że mocne, to dwa są mało awaryjne. A, no to fakt, jeśli chodzi o awaryjność, no to... I bardzo dużo ich wzięli tam. Tak. No słuchaj, gdyby one były awaryjne, no to jeszcze nie widziałbyś na gospodarstwach nawet dzisiaj 60-tek, nie? Tak. Czy 50-tek, czy 30-tek, kurde, wiesz. No to jednak coś w tym jest, to trzeba mieć szacunek do tych maszyn naprawdę, bo one dalej robią robotę, już może nie tak ciężką jak kiedyś, ale no na pewno pomagają te maszyny, no bo tu wiesz, są gospodarstwa, gdzie stoi jakiś nowoczesny Deutzfar, a obok tego Deutzfara stoi 60, nie? Tak. I powiem ci, że właśnie u Bardowskich tak widziałem ostatnio, mieli takie fajne ujęcie, wyjeżdżał tym, on wyjeżdżał, kurczę, ja nie pamiętam jaką ma na imię, Marcin chyba Bardowski, bo ja nie lubię po nazwisku mówić do ludzi, i on wyjeżdżał z garażu John Deere'em 7430, tym bydlakiem takim, i tu akurat, moment, muszę popić, i tu akurat nawiązuje do tego, że niektórzy pisali, że takich John Deere'ów w Polsce nie ma, no to wejdźcie sobie na kanał Bardowskich i zobaczycie, ogromne bydle, i to fajnie wyglądało, bo wyjeżdżał 7430 John Deere i za nim z taką tą małą przyczepą, tym chyba autosanem takim, wyjeżdżała ten, znaczy jego żona wyjeżdżała tym John Deere'em, a ten Marcin, czy tam, nie wiem, kurczę, powiedzmy Marcin, no, Bardowski wyjeżdżał 60-ką za tym John Deere'em. Słuchaj, ta 60-ka mu nie sięgała do połowy koła tym jego, nie? Ojciec z synem jechał. Tak, masakra, powiem ci, także wiesz, no, jest coś w tym dalej, no, to jest urocze. Jakby tak wypuścili takie DLC Ursusa, na przykład ileś tam generacji, nie? Tak, tak, to było fajne. Sporo wyszło. Może nie takie stare jak chyba do 13 wyszło takie DLC, nie? Takich antyków naprawdę, czy do 11 to było, nie pamiętam już teraz. Nie, do 11 to nie, do 11 to nie było. No do 11 chyba, no faktycznie, ale do 13 chyba były takie DLC, że były w cholerę starych tych kombajnów, ciągników.
taka cała seria. No to może 13, bo 13 to, chyba, no. 11 to pamiętam, jak zrobiłeś jakieś tam zadanie, dostawałeś ciągnik premium Deutschfahrer chyba, albo Fenta. No. Jakąś tam misję właśnie w wykonaniu dostawałeś w prezencie tam, taki ciągnik. Praktycznie do niczego się nie nadawał, ale dostałeś. No, a powiedz mi, w 11 były już licencje? Były już ten znaczki, marki normalnie te licencjonowane, czy no-name'y te wszystkie maszyny? Pamiętasz może? O, chyba bardziej no-name'y, bo tak niby te Deutschfahrery takie były podobne, ale to już do grafiki to no, przypominały Deutschfahrery. No, były nawet nazwane były Deutschfahrer. No ale tak to były w większości, tak jak teraz masz Lizard, to chyba większości też takie były. No właśnie, to taka, wiesz, żeby tam... No to tam, wiesz, akurat te Lizardy, no to tam pół biedy, nie? No bo to faktycznie szkoda pieniędzy na licencję na jakieś, kurde, nie wiem, kurde, przyczepy tam do belek, czy tam jakieś pick-upy, nie? No wiadomo, to tam, wiesz, scena moderska zrobi swoje. Jakieś Mercedesy, Sprintery już zresztą są. Ale tak to wszystko wymyślą. Tak, tyle te kraftery, no. Powiem ci, gdyby oni tak na przykład nie szli w licencję Giants, nie? Nie wydawali pieniędzy na licencję, zrobili jakieś no-name'y i domyślili się, że scena moderska i tak zrobi jakieś modyfikacje, które ponakładają te nazwy, te znaczki, nie? A na przykład te pieniądze przeznaczyli na poprawy silnika graficznego. O tak. Powiem ci, wiesz, ja tu tam, wiesz, no, jadę sobie case'em, no okej, okay, ale to nie musi się nazywać case, nie? Może się nazywać inaczej, a będę chciał case'a, no to sobie ściągnę mod, nie? Załóżmy. Tak kiedyś SCS robił, nie? Te jakieś Valianty, Davy, Ivedo, kurde, pamiętam te w ETS-ie początkowe, jak nie mieli licencji jeszcze na te marki. No, to powiem ci, że ja tam na przykład nie miałbym nic przeciwko temu, że tam się jakiś model ciągnika nazywa inaczej niż rzeczywistości. Tak, to żeby poprawili właśnie dużo rzeczy. Tak, no. Jest co poprawiać, nadal jest co poprawiać. No ja liczę na to, że wyjdzie jeszcze jakaś aktualizacja w stylu 1.4 i coś tam ona jeszcze poprawi dodatkowego. No teraz z tym 1.3, no to oni tam te pomniejsze zmiany zrobili i wydaje mi się, że chyba też optymalizacja, bo to jakoś jakby ten farming trochę płynniej chodzi. Niż... No chyba to poprawili, bo 11 tragedia, bo kurczę i ten... W ogóle ten chodzi multiplayer, to jest tak kurczę, że... No, no. A multiplayer w 15? Zapalałeś światła i koniec. Wywalało. No, lagi, wiesz. Komputery z NASA nagle z 60 klatek spadały do 15, nie? No, zrobione. Polecę dalej. Odstawione. Zrobione, tak? No to słuchaj, no to wracamy na farmę. Akurat myślę, że ten, będziemy kończyć powolutku odcinek. Mamy już godzinkę na blacie, także... No idealnie po prostu wręcz od linijki, słuchaj, udało nam się tutaj ten... Udało nam się tutaj zaplanowaną robotę zrobić. No to jest, powiem ci, no to jest już jakieś tam zgranie zespołowe. No, w momencie, kiedy ja skończyłem tutaj, wiesz, przetrząsać, ty skończyłeś, skończyłeś orać. Także spoko, dobra. No to... O, dał radę. A, Fendior fajny tam, 700, on tam, nie wiem, nie pamiętam, chyba 200, 200 mu 40 koni tam ustawiłem, żeby miał, żeby, bo to... Jednak pole troszeczkę pod górkę z jednej strony, więc... Bez problemu. No, to fajnie, elegancko. Mocny ten pług to wyrwam. No. A też właśnie jeśli chodzi o pługi, to trochę boleję nad tym, że jest taki mały wybór, że jest ten Agromarz, jest ten mniejszy Salford i właściwie z takich normalnych pod Tuza już nie ma nic, nie? Reszta to są te ciągnione już takie, te wielkie pługi. Więc tam... No właśnie, jest powtórka 17, praktycznie te same pługi są. Może z DLC, no. Z DLC dodali te pługi, te wielkie. Tak. No to tak to wygląda. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj na spokojnie. O, okej. Dobra. Ja go potem umyję, potem go naprawię. Teraz mi się nie chce, kurde. Już. Niech sobie troszeczkę przestygnie ciągniczek. Ale tutaj zauważyłem, że jak jestem tutaj w tym miejscu i zbliżam się właśnie tutaj do padoku, no nie, teraz znowu jest ok, ale jak przejeżdżałem tutaj, tak, patrząc, o, w tę stronę, tu, dosłownie tutaj i patrząc w stronę farmy, spadają mi klatki z 60 na 35. Znaczy, dalej to jest płynne, nie, bo nie ma jakiegoś lagu, tylko taki,
Tylko dziwi mnie taka przepaść. O, tutaj mam 39. O, coś takiego jest właśnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tej obory, która jest z modyfikacji, może kurde, bo to... Te drzewka tutaj, te kwiatki, obiekty, to wszystko jest postawione przeze mnie, tego nie było na mapie. No, a te kwiatki w ogóle tu przy silosie mają kolizję. Jak w nie wiedziesz, to jakbyś wjechał w betonową ścianę. Te drzewa? Te kwiatki tu między drzewami. One mają kolizję taką dziwną. O, tak to niestety dziwnie zrobili. No, dobrze, Rafale, słuchaj, ja ci bardzo dziękuję za odcinek, za pogaduchy, za rozmowy. Dziękuję ci za to, że powiedziałeś, kim jesteś, mówiąc, czego słuchasz. Także no, tutaj już jest duży props, duży plus. Jesteś po prostu normalnym człowiekiem, który słucha muzyki, a nie gatunków, i to takie, można powiedzieć, krypto przesłanie dzisiejszego odcinka, moi drodzy widzowie. Słuchajcie, nie ma się co zamykać na gatunek muzyczny. Słuchajcie wszystkiego, poszerzajcie horyzonty. Wyszedł taki odcinek troszeczkę właśnie, druga połowa odcinka taka pod muzykę bardzo, nie? No i godzinka zleciała nie wiadomo kiedy. Bardzo szybko, nie wiadomo kiedy, naprawdę, ten czas leci niebogalnie. No, jak tak się, powiem ci, właśnie tutaj siedzi, gada, to jest ten. No to tak to potem wygląda, nie? Czas leci i nie wiesz kiedy. Jak się gra samemu, to czasami się dłuży, nie? Ale tak, ale tutaj w ekipie to moment leci czas. No, dokładnie tak. Także ja ci bardzo jeszcze raz dziękuję za pomoc na farmie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie była jakaś to ciężka praca, ta orka. No dużo nie było. No, Bóg dawał radę, Fend się spisał. No to spoko, no to będę mógł... Żal go będzie oddawać, tego Fenda, w takim razie, kurde. O, szkoda. Szkoda, a mi się podobają te ciągniki, coś sobie mają te takie... Nie no, fajne są, ładne są Fendy, naprawdę. Będę musiał przemyśleć tego klasa. Może Fenda bym sobie sprawił, tylko tego większego, tego 1050. O kurczę, to już jest konkretny maszyna. Albo 900 chociaż. Kurde, nie wiem, zobaczymy. Dobrze, kochani. Rafale, czy chcesz kogoś pozdrowić? Odezwać się jakieś trzy słowa do ojca prowadzącego? No cóż, chciałbym ci podziękować. Chciałbym pozdrowić resztę ekipy, której nie ma obecnie. Może przyjdą. No tak się trafiło, że no akurat, powiem ci, jestem aż w szoku troszeczkę, że go nie ma. No Bartek, nie wie, Bartek powinien być, bo Bartek teraz siedzi w domu. No ale dziwne, że go nie ma, no dziwne, powiem ci. Może on przepala, bo on teraz kupił sobie motorek taki 120 do 125, nie? Ten taki na, że nie trzeba tam na niego mieć chyba kategorii A. I on tam, Rometa, i on tam sobie teraz śmiga w wolnej chwili, więc może po prostu go przepala teraz. A, to widziałem na kanał, wrzucił, przejażdżkę zrobił. No, także Bartek ma teraz swoją nową zabawkę, to może dlatego nie gra teraz tak często z nami. No. Ale nie, naprawdę jestem w szoku, że Jacek jest w trasie, Wójcio, nie wiem, on tam chyba teraz, nie wiem, czy może on... Nie no, jakby nagrywał z kimś odcinek, to byśmy to widzieli, bo jesteśmy na jego TS-ie. Także spoko, no nic. Dobra, no to ja również tobie, Rafale, dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja i sobie razem wspólnie zagramy, oczywiście jak najbardziej. Nie ma u mnie limitów, jeżeli chodzi o wystąpienie na odcinku. Przeleci kolejka cała i nie będzie problemu. Będziesz mógł oczywiście, jeżeli będziesz miał ochotę. Oczywiście będę miał ochotę, oczywiście termin dogadamy, wszystko. Jasne, jak najbardziej. Także ja jestem otwarty na propozycje. Moi drodzy widzowie, jeżeli ktoś z was chce zagrać na odcinku Mieszczucha albo Sąsiadów, możecie w zgłoszeniu napisać, na co, gdzie chcielibyście zagrać, na której serii. Jeżeli jest to wam obojętne, no to drogą losowania podejmę decyzję. Wszelkie informacje na temat zgłoszeń do odcinka znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zapoznajcie się z tym, bardzo proszę, ponieważ mam dużo zgłoszeń na zasadzie: siema, mówiłeś, żeby się zgłosić, to się zgłaszam. I wiecie, no tak troszeczkę jakiejś inwencji. No tutaj Rafał na przykład obiecał, że zrobi ze mnie burmistrza. Także ja, no najpierw może zrobi ze mnie sołtysa, może w kolejnym odcinku, jak zagramy razem tam w przyszłości jakoś, to zrobi ze mnie burmistrza. No zobaczymy, no na razie czekam na razie czekam na mianowanie, na nominację na sołtysa, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, dzięki ci jeszcze raz wielkie, Rafał, dziękuję wam również za uwagę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.